A w niedzielę rosu pociąż mięsa nie jodą, jestem chłopok wesół. Cały tydzień robota, zamki i kudeski, gdy nadejdzie sobota, pędzę na dzieweczki. Nic mnie tak nie cieszy, nic mnie tak nie cieszy, jak się przybyłam, bym się jubileuszem teatru po latach nacieszyła. Wędrowcy, wędrowcy utrudzeni jak i ja, pokłon wam i tej, co przede mną ziemi. Taką samą drogę, jaką i wy z Węgier przebyłam i was we śnie tu przyprowadziłam. Krakowie piękny i dumny, stolico kraju, przez dobrych władców i ludu umiłowanego. Teraz i mojego. Masz przed sobą na południe górki, zostawiam ci tu garstkę mojej świty. Im i rdzennym mieszkańcom nadaję przywileje i inne jeszcze wielkie zaszczyty. Błogosławię wam, waszym dzieciom i wnukom i temu, co stworzycie. Będziecie tu wieść dobre i szczęśliwe życie. Pomnażajcie dobro, strzeżcie się zawiści. A co mądrze zaplanujecie, zawsze niech wam się ziści. Dbajcie o wszelką naukę, również i te, co ślusarstwu służy. Dla mnie i dla was zbliża się kres tej podróży. Pielęgnujcie mowę przodków, obyczaje, a nawet recepty na strawy. Wszak i wielkie, i małe dzieło może być człowiekowi tytułem do sławy. A na mnie na obrazie we waszej świątyni czasem oczy wznieście. Szczere i dobre serce bliskie jest nie tylko świętej królowej, lecz każdej niewieście. Niechaj wam i sąsiadom waszym Pan Bóg błogosławi w każdej dobrej wspólnej sprawie. A toż to królowa jak biga byla, tośmy są doma, pudziewa se do kościela i tam ok się pomodliwa. No, to jakeście po kościele, jakeście doma, no to co teraz będzie wam robić? Herbatki z dziadowca się napiewa. Zabawią, zabawią, pędz, zabawią, pędz i się ubez.
Kochani, szanowni, mamy nadzieję, że się uśmiechnęliście. To niewiele, co zostało z dawnych czasów i tak do końca wcale nie wiemy, czy to taka melodia, ale ponieważ jest to takie polkowate, prawie czeskie, no to dlatego właśnie tak się bawimy. Wiele osób ze Świątnik i z miejscowości ościennych pomagało nam zbierać różne materiały. Te fragmenty, które tutaj zobaczyliście, pochodzą z trzyaktowej sztuki, którą bardzo dawno temu wystawialiśmy w Świątnikach. Być może jeszcze są tutaj osoby, które to pamiętają, ale wątpię. O, mama pani burmistrz chyba pamięta. I wracamy do tego czasem. Oczywiście pokazujemy to na krakowskich rynkach i wtedy bardzo, bardzo się cieszymy. A teraz na koniec tej części utwór, który wzrusza i który niebywale cieszy. Niebywale cieszy, ponieważ jest poważny i łza w oku się może kręcić. Orle, orle mój. Szanowni i kochani Państwo, na małą chwilę zostawiamy zespół, a ja tymczasem mam obowiązek Państwu powiedzieć, jak to wygląda w tym naszym zespole. Zespół ma ponad 10 lat, jeśli niektórzy uważają, że również istniał wtedy, kiedy był realizowany projekt LGD, ale myślę, że nie, bo on został zamknięty. I potem, po 3 miesiącach, właśnie teatr powstał. Mamy za sobą 300 spektakli, czyli 300 występów. To naprawdę bardzo dużo, biorąc pod uwagę fakt, że trzeba dojechać, nie wszędzie dojść. Pomaga nam tutaj gmina i nasza pani dyrektor, ale część po prostu opłacamy sami, a w czasach mniej pandemicznych i mniej groźnych niż te dzisiaj, po prostu jeździliśmy MPK-ami, a poza tym naprawdę mieliśmy wtedy o 10 lat mniej, więc normalne, że tak musiało zwyczajnie na tym świecie być. Co za repertuar mamy? Mamy 24 pozycje repertuarowe. Co to znaczy? Bardzo dużo. Bardzo dużo, bo zrobienie takiego jednego spektaklu w ciągu 2 godzin zajęć tutaj w naszym ośrodku i jeszcze w tej chwili, w sytuacji, kiedy Wojtek od 3 lat dojeżdża do nas ze Słomnik,
ponieważ tam pracuje i tam jest najwyraźniej szczęśliwy, a my tu po nim ciągle płaczemy. Więc Wojtek, przy wszystkich dziękuję Ci z całego serca, że jesteś ciągle jeszcze z nami. No jestem, jakbym nie mogło nie być, no halo. Od początku jestem, no to jestem. No i mam nadzieję, że, no nie, o końcu dzisiaj nie mówimy, prawda? Nie mówimy absolutnie o tym. Proszę Państwa, gdzie myśmy występowali najchętniej? Najchętniej występowaliśmy w Krakowie, co jest oczywiste, i w Białym Dunajcu. W Białym Dunajcu dlatego, że tam mamy wielkich przyjaciół. Nie mogli dzisiaj tutaj przybyć, ale jeśli zechcielibyście Państwo zobaczyć, co powiedział do nas wójt tej cudownej górskiej miejscowości, to proszę spojrzeć na Facebooka, tak Madziu? To tam już ten materiał jest. I to jest taki jak gdyby potwierdzenie naszej przyjaźni, ponieważ wybieramy się, pani dyrektor, wybieramy się na festiwal i mamy nadzieję, że się wybierzemy, ponieważ program będziemy już konstruować, to znaczy dobiegać do końca. Tych festiwali w tym roku to jest taka cyfra 29, 29 edycja w takiej małej miejscowości, w takiej małej góralskiej wsi, i taki festiwal od tak bardzo długiego czasu jest organizowany. Zawsze tam jeździmy z występem teatralnym, w tym roku mamy ponoć bardzo dużą konkurencję, zresztą to dobrze, zdrowo wpływa. I mamy cudowne poetki, dwie z nich Państwo zobaczą w następnej części, która za chwilę się zacznie. A teraz spełniam prośbę naszego przyjaciela, ażeby przeczytać list, który wczoraj kurier od niego w bardzo późnych godzinach nocnych, nie wierzyłam, że to się stać może, mi przywiózł. Jest to list od księdza infuata Jerzego Bryły, opiekuna artystów i nas również. 5 lat temu, Państwo, którzy byli z nami wtedy, to bardzo dobrze to pamiętają. Nie jest zbyt długi, pozwolę sobie w całości go przeczytać. Proszę Państwa, on mnie tutaj tak tytułuje, że nawet nie śmiem tego tytułu przeczytać, bo to by mnie trochę speszyło. Proszę łaskawie przyjąć serdeczne gratulacje i najlepsze życzenia z okazji jubileuszu 10-lecia Waszego Teatru po Latach. Od początku swego istnienia Teatr po Latach aktywizuje osoby starsze i niesie niemały wkład w rozwój i pielęgnowanie polskiej kultury. Wystawiane spektakle pobudzają sumienia, skłaniają do refleksji, a przede wszystkim niosą dobre wiadomości. Działalność teatru dowodzi, że każdy człowiek, niezależnie od etapu życia, na którym się znajduje, może przyczynić się nie tylko do rozwoju społeczności lokalnej, ale także i samego siebie. Z woli kardynała Karola Wojtyły przyszło mi przez pół wieku duszpasterzować w środowisku krakowskich artystów. I w ten sposób trafiłem do Was, w tym wśród ludzi teatru. Razem z Państwem cieszę się Waszym pięknym jubileuszem, życzę wielu kolejnych udanych spektakli i wraz z modlitwą przesyłam moje kapłańskie błogosławieństwo. Ksiądz infuat Jerzy Bryła. I jeszcze jeden list i mam nadzieję, że już Panie będą gotowe, żeby wyjść. Od Józefy Kolbreckiej, mojej koleżanki z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Spotkałyśmy się przypadkowo, bo ja gdziekolwiek się pojawię, to o tym moim ukochanym uniwersytecie po prostu opowiadam, bo zawsze jest cudownie pochwalić się czymś tak wspaniałym, co w moim życiu się zdarzyło. I ta Józia Kolbrecka kiedyś była kierowniczką biblioteki, jest teraz prezesem klubu sportowego i sołtysem i jeszcze pracuje w związku Podhalan, renesansowa postać i absolutnie wyjątkowa. Pisze tak, z okazji 10-lecia Teatru po Latach ślę Wam najserdeczniejsze życzenia zdrowia, siły i jeszcze wielu, wielu sukcesów. Gorąco dziękuję Panu Bogu, że raczył przeciąć nasze ścieżki życiowe i mogliśmy się poznać i szczerze pokochać. Za Wasze złote serca, które oddajecie widzom w sztukach teatralnych i w wierszach oraz za wielką pomoc przy organizacji nadania stadionowi sportowemu w Białym Dunajcu imienia naszego nieodżałowanego prezesa klubu LKS Biały Dunajec Stanisława Trebuni-Tutki. Jeszcze raz wielkie Bóg zapłać. Grajcie dalej i nieście ludziom radość. Przepraszam za tę formę podziękowania, ale na razie nie mam jak w inny sposób Wam się odwdzięczyć. Niech święty Jan Paweł II ma Was w swojej opiece. Szczęść Boże, Józefa Kolbrecka. No i takie dwa święte, a pozostałe, mamy ich bardzo dużo, ale ja już nie będę Państwu ich czytała.
po prostu na naszym Facebooku je wystawimy. Jestem ubogim człowiekiem, moim skarbem są ręce gotowe do pracy z Tobą i czyste serce. O Panie, to Ty na mnie spojrzałeś, Twoje usta dziś wyrzekły. Święty, połóż dłonie na małe główki dzieci, połóż dłonie na smutne pyszczki zwierząt, połóż dłonie na twardą korę drzew i odmień oblicze tej ziemi. Niech rozkwitną odcienie zieleni, niech nie milknie jej dziki śpiew. Ojcze Święty, połóż dłonie na chorych i samotnych, połóż dłonie na głowy siwe i tych, którzy nie potrafili już żyć, i odmień oblicze tej ziemi. Niech zło się w miłość przemieni, a smutek w szczęśliwe łzy. Mam swoją ukochaną piaszczystą drogę wzdłuż morza, pól i łąk, do lasu zielonego. Nad nią z zachodu pożar rozpala wieczorne niebo i chciałabym choć raz iść z Tobą, Ojcze Święty, tą drogą. Konkursów poetyckich w Dziale Dunajców mają najwyższe nagrody.
Wiśniowska, Helenka prosto z sanatorium, więc rozumiecie Państwo, jak bardzo na tym zależeć jej mogło. Bardzo proszę, Helenka. Troszkę się przyjrzyj. Stoję przy oknie, w dal zapatrzona. Czekam, co przyniesie dzień. Czy jeszcze kiedyś będę szczęśliwa i spokojna, gdy przyszły długie lata, a głowa moja siwa i oczy słabsze i nogi, cała trzęsę się od trwogi. Wytrysnęło źródełko z kryształową wodą. Chcę się napić, żeby być zawsze młodą. Spadająca gwiazda, gdy z nieba leciała, to moje życzenie spełnić obiecała. Ale czy będzie chciała? Jest moja gwiazdeczka z przesłaniem od Ciebie, od mojego świętego papieża, który teraz w niebie. Z Tobą, święty Janie Pawle, zawsze mi po drodze. Ty mnie pocieszysz, gdy mnie z wielkiej trwodze, gorzkie łzy osuszysz, pokój dasz mej duszy. Wiesz, już się nie boję, choć lata płyną, w dal wieczną idę spokojnie. Moją zieloną życia doliną. Bardzo Wam, dziewczynki, dziękuję. Proszę Państwa, no jak tu nie dać pierwszych nagród za takie utwory? Helenka ma ich 102, wydała tomik, który część z Państwa zna. Miałam okazję go redagować, bardzo do tej pory to miło wspominam i gdziekolwiek się pokaże z tym tomikiem, no to wiecie Państwo. A te nasze zdolne dziewczyny mają jeszcze jedną towarzyszkę. Za chwilę zobaczycie ją Państwo w roli, którą na pewno zaraz rozpoznacie. Bardzo Wam dziękuję. Lat od śmierci Emilii napisał jedyny dedykowany jej wiersz. Emilii, matce mojej, Karol Wojtyła, Kraków, wiosnę 1939. Nad twoją białą mogiłą białe kwitną życia kwiaty. O ile lat to już było, bez Ciebie duchu skrzydlaty. Nad Twoją białą mogiłą od lat tylu już zamkniętą spokój krąży z dziwną siłą, z siłą jak śmierć niepojętą. Wieczór. Na niebie gwiazd miliony.
Łuny na firmamencie wznieca, a w polskich domach nie zasłony, lecz zwykła, prosta płonie świeca. I cisza, i skupione twarze, i szeptem wymawiane słowa to pamięć zwykłych polskich zdarzeń. Niech każdy pamięć tę zachowa. Gest zwykły, czy chwila ekstazy? Nie, świeca ta coś jednak znaczy. I na nic strach, na nic zakazy. Gdzie płonie w oknie, tam Polacy. Być może miną całe lata, rodaków posiwieją skronie, a świeca w oknie, znak dla świata. Wciąż płonie, płonie, płonie. Było ciemno, więc niewiele też pamiętam, niewiele też pamiętam. Było ciemno, wiem, że z pochyloną głową stałem tak, jak stoi się w kościele. A więc stałem, nie widziałem, było ciemno, lecz słyszałem wciąż ten głos, podejdź bliżej. Więc podszedłem jak skruszony obywatel do przedstawiciela władzy, podejdź bliżej. Już wiedziałem, że ucieczka błyskawiczna tu niczemu nie zaradzi. Więc podszedłem, posłuchałem, było ciemno, lecz słyszałem wciąż ten głos, to nie wróg był. Bo głos cichy i subtelny, ale polski nieskazitelny, to nie wróg był. Ten by zaraz mnie zapytał, czy mój światopogląd aby celny. Więc to nie wróg był na pewno, bo nad głową tuż nade mną usłyszałem ten głos, ten głos, ten głos, ten głos. Ty to masz szczęście, że w tym momencie żyć ci przyszło w kraju nad Wisłą. Ty to masz szczęście, szczęśliwy, piękny, prawdziwy. Ludzie uczynni, w sercach niewinni, twój kraj szczęśliwy. Było ciemno, więc nie mogłem stwierdzić, komu pomyliły się epoki lub stulecia. Było ciemno, może to Mickiewicz jaki, bo tak zdrowa, który romantyczną lud wiarę krzesał. Trochę niezorientowanym, bo w tym kraju tak kochanym dawno nie był już widziany. Może Norwid, bo coś plutł, że łza gdzieś z nad planety spada i na groby przecieka. Ale skąd by wiedział, że na jego słowa ktoś tu jeszcze może czekać. Teraz w modzie nie Norwidy, filozofio okrypidy, więc czy ten głos, było ciemno. I sam nie wiem, jak do domu wprost dotarłem i do siebie, było ciemno. A ja czułem się jak w niebie i dlaczego nie wiem, nie wiem. Z pochyloną głową stałem, jeszcze ja nie zwariowałem, lecz jak dziecko powtarzałem na głos, na głos, na głos, na głos. Ja to mam szczęście, że w tym momencie żyć mi przyszło w kraju nad Wisłą. Ja to mam szczęście, mój kraj szczęśliwy, wdzięczny, prawdziwy. Ludzie uczynni, w sercach niewinni, mój kraj szczęśliwy. My mamy szczęście, że w tym momencie żyć nam przyszło w kraju nad Wisłą. My mamy szczęście, mój kraj szczęśliwy, piękny, prawdziwy. Ludzie uczynni, w sercach niewinni, nasz kraj szczęśliwy.
Kochani Państwo, to były nasze dzieciaki. Zaczynali z nami, kiedy miały 5 lat. Na którymś zdjęć, które tutaj Państwo możecie obejrzeć, bo mieliśmy ambicje zrobienia wielkiej i pięknej wystawy, udało nam się tylko tyle i cieszymy się, że nawet i to nam się udało. No to to są takie bąble. A teraz sami Państwo widzą, tańczą, śpiewają, grają i jeszcze pokażą, co potrafią. Możemy, mistrzu? Urodzimy się, patrzymy, podbiegamy na skraj łąki, upychamy po kieszeniach piórka, kamyki i pąki. Na otwartej dłoni drży kolorowy pompon świata, ale już widać, w co los misternie nas zaplata. Życie całe, odczekania dni i noce białe, będzie wszędzie, zawsze nam chodziło o miłość, o miłość. I żyjemy, drzewiejemy, krople czasu żłobią twarzy, tam się plączą, rzadziej łączą linie rozumu i marzeń. Od stu życzeń w dniu urodzin wypogodzić nam się zdarza, ale mamy zapisane gdzieś w zagięciach kalendarza. Życie całe, dni i noce odczekania białe. Umieramy, wykreślamy się ze spisu telefonów, bo też nigdy, jeszcze nigdy tak bardzo nie było nas w domu. Przekreślamy portret nasz czarną wstęgą, tą ukośną. Wtedy widać, wtedy słychać się bardzo głośno. Życie całe, dni i noce odczekania białe, będzie wszędzie, zawsze nam chodziło o miłość. O miłość. Będzie wszędzie nam chodziło o miłość. I takie hasło ma pozostała część naszego programu. Bo przecież wiecie Państwo, że miłość szczęśliwa jest, lecz i nieszczęśliwa. Miłość łaskawa jest, lecz nie zawsze bywa. Miłość cierpliwa jest. Miłość to wszystko to, co masz bez miłości. Ach, takie tam gadanie.
Czemu ty nie piszesz, toż nie zmienił mi się mail. Napisz mi, że słowa trzy. Cały twój opuszek czeka wciąż na mój e-mail. A ma klawiatucha drży. Umila mocha ochotu wzruszeń. A żur reklam kompotu z gruszek. Nie mam na żal, nie mam na żel. Nasz balejarz, ty, ja i mail. Kochać cię nie muszę, a to wzruszeń mam i mail. Nie muś, ale trochę chcę. No nie przesadzaj, trochę chcę. Kochać cię nie muszę, myszką ruszę, mam e-mail. Czym chcesz, ruszaj, ale chciej. Okej. Hej, hej, co ty ganiasz? No zatrzymaj się na chwilę. Mamy zadanie. Trzeba napisać albo znaleźć dialog o uczuciach i go zagrać na scenie. I to przed publicznością. Zagrać? Na scenie? Znalazłeś coś? No już, czytamy na rolę. Tytuł razem. Rozmowa liryczna. Konstanty Ildefons Gałczyński. Powiedz mi, jak mnie kochasz. Powiem. Więc? Kocham cię w słońcu i przy blasku świec. Kocham cię w kapeluszu i w berecie. W wielkim wietrze na szosie i na koncercie. W bzach i w brzozach i w malinach i w klonach. I gdy śpisz i gdy uczysz się skupiona. Nawet gdy jajko roztukujesz ładnie. Nawet wtedy, gdy ci łyżka spadnie. W taksówce i w samochodzie, bez wyjątku. Na końcu ulicy i na początku. W morzu, w górach, w kaloszach i boso. Dzisiaj, wczoraj i jutro, dniem i nocą. I wiosną, kiedy jaskółka przylata. A latem jak mnie kochasz? Jak treść lata. A jesienią, gdy chmurki i humorki? Nawet wtedy, gdy gubisz parasolki. A gdy zima posrebrzy ramy okien? Zimą kocham cię jak wesoły ogień. Blisko przy twoim sercu koło niego. A za oknami śnieg. Wrony na śniegu. Wiesz, to takie za śliczne, takie za romantyczne. Jakbym ciągle słyszał, kocham cię, kocham cię, kocham cię. Tak jak dorośli? Co ty, co ty? Ja ciebie kocham naprawdę, siostrzyczko. A ja ciebie, braciszku. Jestem skromny i cichutki. Ja nie mam żadne inne smutki. Ja mam właściwie wszystko to, czego od ludzi życia chcą. Już by od biedy człowiek wyżył, się erotycznie czasem zbliżył, by się zabawił tu i tam. Cóż, kiedy jeden kłopot mam. Ja mam już dosyć swojej żony. Jak mam to nazwać, przestyd, splin. Ja chodzę smutny i znudzony. Pi lat 20 ten sam płyn. Ja się nie boję, a się buntuję. Mnie się już z tego płakać chce. Pan myśli, że się przyzwyczaję. Ja też myślałem, ale nie. Ona jest taka strasznie gruba. Ona ma takie nogi dwie. Ona ma profil Belzebuba. Tylko co? Do ogona całe szczęście nie. Ona jest taki transercowy. Go się nie lubi, a się je. Tylko od ranu jest pan zdrowy. A od niej to cholera wie.
wiecie, to nie jest los Ananty. Zrobiłem żonie niespodziankę. Wróciłem wczoraj z pracy wcześniej i zaglądam do niej poprzez drzwi. Ta jędza pod mym własnym dachem leżała z jakimś obcym kachem. Ja się go pytam, panie, z nią? A on mi na to: ja mam już dosyć swojej żony. Jak mam to nazwać? Czesy, splin. Ja chodzę smutny i znudzony. Pila 20, ten sam płyn. Ja się buntuję, się nie daję. Nie się już z tego płakać chcę. Pan myśli, że się przyzwyczaję? Ja też myślałem, ale nie. Ona jest taka strasznie chuda. Ona ma takie nogi dwie. Ona ma takie cienkie uda. A co do uda? Wcale nie. Ona jest taki transercowy. Go się nie lubi, a się je. Tylko że od rana jest pan zdrowy. A od niej to cholera wie. Co mi tam, gruba, chuda, duża, mała, pręgowana czy skrzydlata, i tak człowiek za nią lata. Choleryczka czy ospała, byle tylko mi dawała, byle tylko mnie kochała. Zaczął się jej świat, a że Pan Bóg ją stworzył, a szatan opętał, jest więc odtąd na wieki i grzeszna, i święta, zdradliwa, i wierna, i dobra, i zła, i rozkosz, i rozpacz, i uśmiech, i łza, i gołąb, i żmija, i piołun, i miód, i anioł, i demon, i upiór, i cud, i szczyt nad chmurami, i przepaść bez dna, początek i koniec. Kobieta, to ja, to ja. To znaczy tak, no temat naszego dzisiejszego spotkania, no to jest taki, jaki jest. No to można zapytać, cóż bez miłości wart jest świat? No, a niektórzy powiedzą, że to tak jak bez słoneczka kwiat, albo jak wiem, jak rybka bez wody, albo nie wiem, może ten Mahomet bez brody. Wyobraźcie sobie, drodzy Państwo, że niektórzy powiedzą, że bez wódki można żyć. Mało tego. Inni to powiedzą, że przy okazji można przy tym szczęśliwym być. Prawda jest taka, że bez ludzi dasz radę. Bez forsy dasz radę. Lecz bez miłości trudno żyć. Niech sobie ludzie o miłości plotą trzy po trzy, że ma dużo ciemnych stron, że to jest dla życia zgona, jednak bez niej w świecie jeszcze gorzej byłoby. I dlatego każdy z nas kochać chce. Co bez miłości wart jest świat? To tak jak bez słoneczka kwiat, jak rybka bez wody, Mahomet bez brody, to tylko strata młodych lat. Bez wódki także można żyć pomoc i mimo to szczęśliwym być. Bez ludzi dasz radę, bez forsy dasz radę, lecz bez miłości trudno żyć. Na świecie każdy człowiek czegoś pragnie, o coś dba, ten pilny
pieniędzy dużo chce. Tamten sławą opić się je. W każdej chwili każdy z chęcią odda to, co ma. Za maleńki jeden dźwięk, kocham cię. Co bez miłości wart jest świat? To tak jak bez słoneczka kwiat. Jak rybka bez wody, Mahomet bez brody, to tylko strata młodych lat. Bez budki także można żyć i mimo to szczęśliwym być. Bez ludzi dasz radę, bez forsy dasz radę, lecz bez miłości trudno żyć. Kochałbym cię, psia krew, cholera, gdyby nie to, że serce zżera złość, tęsknota i rzewność. Byłbym wierny jak ten pies burek, chętnie sypiałbym na leżance, ale ty jesteś taka, że nie życzę żadnej kochance. Kochałbym cię 100 000 diabłów, kochałbym, niech nagła krew zaleje, ale coś takiego na mnie spadło, że już sam nie wiem, co się ze mną dzieje. Moja miła, minął sierpień, moja miła, mija wrzesień, moja miła, całe życie mija, moja miła, powtarzam to ze szlochem, to mi życie daje, to zabija, że ja psia krew ciebie kocham. Co się dzieje? Że ciągle będą dzieckiem, być kobietą, bo kobiety są zwycięskie i zdradzieckie. Być kobietą, oszukiwać, dręczyć, zdradzać, nawet gdyby komuś miało to przeszkadzać. Nic spółki do biżuterii, kapelusze takie duże i od stałych mieli cień, wciąż dostawać listy różek. Na bankietach, wernisaże, pokazywać się codziennie, być kobietą, ta tęsknota się niekiedy budzi we mnie. Ekscent życzą być kobietą, przyjaciółki niech nie milkną. Czas niech płynie w rytmie walca, dzień niech jedną będzie chwilką. Jakaś rola w głównym filmie, jakiś romans niebanalny. Być kobietą w dobrym stylu, Boże daj. Gdzieś wyjeżdżać niespodzianie, coś porzucać bezpowrotnie, łamać serca twardym panem, pewną siebie być okropnie. Może muzą dla poetów, adresatką wielkich wzruszeń, być kobietą w każdym calu, przecież kiedyś zostać muszę. Ach, kobietą być nareszcie, częściej o tym marzę. Kiedy piorę ci koszulę albo naleśniki smażę. Szaga kara karira rira, czaga szaga kara karira, szaga kara karira rira, czaga. Być mężczyzną, być mężczyzną, marzę odkąd byłem chłopcem. Po mężczyźnie miłość, wierność nigdy nie bywają obce. Być odważnym, ze złym walczyć, być szlachetnym i pomagać, nawet gdyby komuś miało to przeszkadzać. Mieć malutki helikopter i motocykl taki duży i od stałych wielbicielek wciąż dostać buzi na ćwiczeniach ze sztuk walki, pokazywać się codziennie, być mężczyzną, ta tęsknota się niekiedy budzi we mnie.
Ekscentryczne być facetem, przyjaciółki niepotrzebne. Czas niech płynie w rytmie roka, dzień niech krótką chwilką będzie. Jakaś główna rola w filmie, albo miłość ta dozgonna. Chciałbym być facetem w stylu Jamesa Bonda. Gdzieś wyjeżdżać niespodzianie, coś porzucać bezpowrotnie, łamać serca pięknym damom romantycznym, być okropnie, być natchnieniem dla artystek, być odbiorcą wielkich wzruszeń, bo facetem w każdym calu kiedyś kurwa zostać muszę. Ach, mężczyzną być nareszcie. A najczęściej o tym marzę, gdy się wlokę do roboty, albo gdy po knajpach łażę. Szaga kara karina, czaga, szaga kara karina, szaga kara karina, czaga, szaga kara karina, szaga kara karina, czaga, szaga kara karina. Szaga, kara, kalina, lina, czaga. Kochane baby, ach te baby, człek by je łyżkami jadł. Tęgi chłop, co lekką ręką łamie sztaby. Lem względem baby jest tak jak dziecko całkiem słaby. Baby, ach te baby, czym by bez nich był ten świat? Co tu gać, co tu kryć, spróbuj bez baby żyć. Gdy ci uda się taka sztuka, toś jest chwat. Kochane baby, ach te baby, człek by je łyżkami jadł. Tęgi chłop, co lekką ręką łamie sztaby. Względem baby jest tak jak dziecko całkiem słaby. Baby, ach te baby, czym by bez nich był ten świat? Co tu gać, co tu kryć, spróbuj bez baby żyć. Gdy ci uda się taka sztuka, toś jest chwat. Jak te ludzie brudzą, to opadają ręce. Jak pracują, brudzą. Jak nocują, brudzą. A jak się nudzą, brudzą najwięcej. Jak te ludzie wstydu nie mają, po hotelach się gzą. Pornografię uprawiają. Ja wiem wszystko. Do mnie idzie każde jedne prześcieradło. Jak one, te ludzie, kiedy ze sobą robią koniec, nie pomyślą nawet, tylko żyły sobie ciach i zadowolone. A to wszystko musi być na mokra szara. Ja wszystko robię i teraz powiem, że wszystko złe, co na świecie jest, to jest dlatego, że ludzie nie sprzątają po sobie.
jak one, te ludzie, chcą mieć wygodnie. Najbardziej konsumpcyjna jest młodzież. Do tego nawet doszło, że się relaksują w spodnie. Ja wiem wszystko, do mnie idzie każda jedna odzież. Jak one, te ludzie, co chcą zrobić lepiej, nie pomyślą nawet, ile przy tym się nabrudzi. Tylko w książkach czytają. Bidę taki klepie. Ja tam w ogóle nie rozumiem takich ludzi. Ja jestem człowiek i teraz powiem, że wszystko złe, co na świecie jest, to jest dlatego, że ludzie nie sprzątają po sobie. Ja też jestem człowiek i teraz powiem. Róbże rewolucję jeden z drugim, rób. Tylko potem posprzątaj po sobie. Ja też jestem człowiek i teraz powiem. A róbże rewolucję jeden z drugim, rób. Tylko potem posprzątaj po sobie. Musisz coś zasiać, a tu ci się nie chce. A znowu przyjaciel twój czuje się gorzej, bo chciałby zaorać, a jakoś nie może. Ptaszkowie niebiescy nie palą, nie piją, a żyją ptaszkowie, absolutnie żyją. A my się męczymy, by zwalczyć nałogi. Alkohol, gdy droższy, to sercu mniej drogi. Więc kochasz przyrodę w jęczmieniu lub brzydzie i popyt opada, a wzrasta spożycie. Ptaszkowie niebiescy nie mówią do rzeczy. Raz któryś zaćwierka, to znowu zaskrzeczy. A my się męczymy, ćwiczymy wymowę i nikt nie rozumie, kto drugi coś powie. Odpowie mu pierwszy z podobnym wynikiem, a potem już z buta, kłonicą i bykiem. Ptaszkowie niebiescy nie wiedzą, że żyją, nic nie wyczytają i nic nie odkryją. A my się męczymy tak z tym, co nas czeka, i żeby z człowieka uczynić człowieka, modlić się, czy śpiewać, czy strzelać, czy gościć, by znaleźć prywatne poczucie ludzkości. Ptaszkowie niebiescy, jak wy to robicie? Dla was to igraszki, nam chodzi o życie. Ptaszkowie niebiescy, jak wy to robicie, dla was to igraszki, nam chodzi o życie. Ptaszkowie niebiescy, jak wy to robicie, dla was to igraszki, nam chodzi o życie. Ah!
uśmiechnij się. Jutro będzie lepiej. Już od pierwszych godzin dnia, gdy noc pójdzie spać. Uśmiechnij się. Jutro będzie lepiej. Tak jak ja do ciebie. Jutro twój szczęśliwy los o sobie da ci znać. Uśmiechnij się. Jutro będzie lepiej. Już od pierwszych godzin dnia na słowo uwierz mi. No, uśmiechnij się. Jutro będzie lepiej. Już od pierwszych godzin dnia na słowo uwierz mi. W tygodniu to jesteśmy cisi jak ta ćma. W tygodniu to nam wszystko wisi aż do dna. A jak się człowiek przejmie rolą, sam pan wisz, to zaraz plecy go rozbolą albo krzyż. W tygodniu to jesteśmy szarze jak ten dym. W tygodniu nic się nie przydarzy bojskim. I życie jak koszula ciasta pije nas, aż poczujemy mus i raz na jakiś czas. We Polskę idziemy, drodzy panowie, we Polskę idziemy. Nim pierwsza seta zaszumi w głowie, drogą pijemy. Do dna jak leci, za fart, za dzieci, za zdrowe żony. Było, nie było, w to kupie było, w ten dziób spragniony. Świat jak nam wisiał, tak teraz nie jest nam wszystko jedno. Śledziem się przeje, kumpel się śmieje. Bum! Dziewczyny bledną, świerzbią nas dłonie i oko płonie, lśni jak pochodnia. Aż nowy tydzień świt nas wygoni. No, a w tygodniu bracie wolno go i szkaca fest. Bo czy się stoi, czy się leży, jakoś jest. W tygodniu kleją ci się oczy, boli krzyż, a wyżej chuj. A wyżej nerek nie podskoczysz, sam pan wisz. W tygodniu żony barchanowe chrapią w noc, a ty otulasz ciężką głowę ciasto w koc. I rano gapisz się na ludzi okiem złym, gdy nagle coś się w tobie budzi jak w dym. We Polskę idziemy, drodzy panowie, we Polskę idziemy. Nim pierwsza seta zaszumi w głowie, do ludzi lgniemy. Słuchaj, rodaku, czerwony, ciao! 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 Czerwone machy, serce, ojczyzna, czaska koszula, tuż na wskakula. A zobacz blizna, gdzieś sen kolorowy, sen malowany, z twarzą wtuloną w kotlec schabowy, panierowany. My pełni wiary, choć łeb nam ciąży, orzechów. Żelna siła las je pogrąży. Orłów! Sokoło! Potem znów się przystopuje i znów gaz. I społeczeństwo nas szanuje, lubią nas. Uśmiecha do nas się najmilej ten i ów. Tak rośnie, rośnie nasz przywilej, święty głów.
Nie jeden to się nami wzrusza, słów mu brak. Robaczny czerep, ale dusza, znany fakt. Nas też coś wtedy w dołku ściska, wilgnie wzrok. Bracia rodacy, dajcie pyska równać krok. I lewa i we Polskę idziemy, we Polskę idziemy. Bracia rodacy, tu się psia nędza, nikt nie oszczędza. Odpoczniesz w pracy. W pracy jest mikro, mikro i przykro. To gołdą spływa. Cham lub bohater, Polska sobotnia alternatywa. Gdy dzień się zbudzi i skacowani wstaną tytani. I znowu w Polskę, bracia kochani, zaciskać zęby, nikt nas nie zgani. Nikt złego słowa Łomża czy Nakło nam nie bałaknie, jakby nam kiedyś tego zabrakło. Nie, nie zabraknie. Nie! Nie zabraknie! Drodzy Państwo, pewnie się zastanawiacie, dlaczego taki układ utworów i dlaczego takie właśnie utwory wybrałam, a zespół je zaakceptował. Po prostu i zwyczajnie my chcemy, ażeby tak dobrze nam było razem jak dzisiaj. Tak po prostu i zwyczajnie. No, kochani, gdzie nasz artysta przepadł? To dobrze, przebieraj, bo jeszcze mam jeden cytat, a może dwa. Proszę Państwa, chciałoby się powiedzieć, co by się chciało powiedzieć, że życie to jest teatr. I żeby zagrać taką rolę i żeby za chwilę być kimś zupełnie innym, to naprawdę trudne zadanie, ale jakie wyzywające i jakie cudowne. No to Państwo widzicie po minach naszych seniorów. Kto by przypuszczał, że coś takiego potrafimy zrobić, a jeszcze Państwo bawią się razem z nami. Powiedział Szekspir, jak on to powiedział, świat jest teatrem. Aktorami ludzie, którzy na chwilę wchodzą i znikają. Zanim znikniemy, jeszcze coś dla Was mamy. Jedną piosenkę, naprawdę bardzo mocno Wam dedykowaną. Możemy? Nasz pępek świata, nasz biedny raj. Jest takie miejsce, taki kraj. Z nad pastwiskami ciągnący dym, wierzby jak mary w welonach mgły. Tu krzyż przydrożny, tam święty gaj. Jest takie miejsce, taki kraj. Kto tutaj zechce w rozpaczy tkwić, załamać ręce, płakać i bić. Ten święty prawo ma bez dwóch zdań. Jest takie miejsce, taki kraj. Nadziei co na wskroś umieli rzucić swój życia los. Za ojców groby, za trzeci maj. Jest takie miejsce, taki kraj. Z pokoleń trudu, z ofiarnych krwi, zwycięskie chwały nadejdą dni. Dopomóż Boże i wytrwać daj. To nasze miejsce, to nasz kraj. Dopomóż Boże i wytrwać daj. To
Naprawdę jest nam bardzo miło, bardzo Państwu dziękujemy. Pozwólcie, że przedstawię, chociaż Państwo tutaj, że tak powiem, miejscowi znacie bardzo dobrze nas wszystkich, czasami nawet bardziej niż my sami siebie, ale zanim to zrobię, chciałam Państwu powiedzieć, że tutaj są jeszcze bardzo ważne dwie osoby. Za Panem w niebieskiej koszulce siedzi mamusia Wojtka, Alicja. A troszeczkę dalej jest Grzegorz, tatuś tych cudownych dzieciaków, które tutaj się pojawiły. Dziękuję, że przyszliście, dziękuję wszystkim. Proszę Państwa, a teraz bardzo proszę, żebyście się Państwo pięknie zaprezentowali. No to proszę, Stasia Kołodziejczyk, Edziu Kołodziejczyk, małżeństwo cały czas. Ewa Borkowska-Pępkowska, Marysia Baran. Józia Grochal, Ania Maciaszek, babcia tych dzieci. Urszulka, Mika, Danusia Wątor, Helenka Waśniowska. Alina Pukło, no proszę, już sobie przygruchała chłopaka, i Tadziu Grzesik. Słuchajcie, zanosi się na coś, nie mogę. I kochani, Bożenka i jej dwójka cudownych dzieci, to są bliźnięta, nie uwierzylibyście. A jeszcze jest tutaj gdzieś, o proszę, ten piękny kawaler tam z tyłu z aparatem fotograficznym, to Wojtek, syn Bożenki i Grzegorza. I on oczywiście też kiedyś grał z nami, ale teraz ma już inne zainteresowania i Bogu dzięki, że tak jest, prawda? No i proszę Państwa, Wojtek, czyli Wojtek Knaś, zagrajże sobie. I tak jak na wstępie mówiłem, myślę, że tutaj nie pominęliśmy nikogo z Państwa. Nie wiem, bo ja już przestałem śledzić. I tak jak na wstępie powiedziałem, sprawczyni tego wszystkiego Natalia Wojtala. Może powiem coś od siebie. Naprawdę jestem pod ogromnym wrażeniem, wzruszeniem. No szanowni Państwo, tak jak tu pani radna powiatowa powiedziała, nam się wydaje, że ten teatr był zawsze. Że to niemożliwe, że to jest tylko 10 lat. Państwo może powiecie aż 10 lat. Ten czas tak szybko przeminął, że nie zdążyłyśmy zauważyć, że faktycznie strasznie szybko minęło już 10 lat teatru po latach. Szanowni Państwo, nic by bez Was nie było w mieście i gminie Świątniki Górne bez Waszego uroczego uśmiechu, radości, pogody ducha. Kiedy siedziałam tam właśnie na widowni, to zastanawiam się, skąd Państwo czerpiecie siłę. Naprawdę. Ponadto, jak Pani tutaj recytowały wiersze i to z pamięci, to zastanawiam się, że chyba coś ze mną nie tak. Ja już mówię, kupuję witaminy Centrum, żeby trochę więcej mieć tej pamięci. Także na pewno jest mobilizacja dla młodszych, patrząc na te występy wasze, że warto. Warto być wśród ludzi, warto cieszyć się sztuką, warto kochać poezję, warto kochać muzykę. Panie Wojciechu, bez Pana ten teatr też by nie istniał. Już chciał uciec. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Naprawdę. Ten teatr tworzycie wspólnie i jest to widać rodzina. Ten teatr po latach to jest to, co może człowiek sobie wyobrazić. Przyjaźń. I proszę Natalko, bo mnie tu już straszy, że już nie ma siły, nie dam rady. Masz więcej siły niż myślisz. Niech to trwa i trwa i trwa. I zapraszam jeszcze tutaj z widowni, jeżeli by ktoś chciał, bo czasu na pewno mamy i znajdziemy go, aby wstąpić w szeregi teatru po latach, żeby wzmocnić naszą kadrę i zawsze będę do tego zachęcać. Jeszcze raz serdecznie dziękuję. Odczytam najpierw gratulacje dla całego teatru po latach. Prawdziwa pasja, która płonie w Twojej duszy, to taka, której nigdy nie można zgasić. Gratulacje dla Teatru po latach. Z okazji jubileuszu 10-lecia pracy artystycznej składam serdeczne gratulacje za starania na rzecz rozwoju kulturalnego miasta i gminy Świątniki Górne.
Działania teatru po latach podnoszą rangę realizowanych wydarzeń, a niegasnąca radość i optymizm członków dostarcza niezapomnianych emocji i wzruszeń. Prezentowane zaangażowanie teatru to szansa na łączenie pokoleń, wymianę doświadczeń oraz wspólne dzielenie się przeżyciami i troskami. Wyrażam zadowolenie za pełen profesjonalizm prezentowany podczas spektaklów oraz licznych przedsięwzięć. Poświęcenie, pasja i oddanie zyskują uznanie wśród mieszkańców i gości, stając się tym samym znakiem rozpoznawczym miasta i gminy Świątniki Górne. Na dalsze lata pracy artystycznej życzę licznych sukcesów, nieograniczonej wyobraźni oraz wszelkiej pomyślności na każdy dzień. Niegromkie oklaski będą najlepszym podziękowaniem za trud i zaangażowanie. Teraz proszę o te gromkie brawa. Proszę tutaj panią Natalię. Tutaj pokażę, już nie będę odczytywać, ale też na pamiątkę, tutaj żeby zawisło, na pamiątkę, żeby zawisło tutaj w Centrum Kultury dla Teatru po latach. Bardzo dziękuję, a teraz spróbuję jeszcze podziękować jednej osobie, która naprawdę oddaje się całą pasją, aby tworzyć ten teatr. Pani Natalia Wojtala, zapraszam na środeczek. Jeśli potrafisz o czymś marzyć, to potrafisz także tego dokonać. Podziękowania otrzymuje Natalia Wojtala. Serdeczne podziękowania oraz wyrazy uznania za wieloletnią pracę na rzecz kształtowania działalności artystycznej Teatru po latach. Prezentowane zaangażowanie, wiedza oraz doświadczenie to składowe elementy wyrażonej pasji. Realizowane przedsięwzięcia tworzą inspirujący wachlarz doświadczeń i emocji. Przewodniczenie grupie teatru po latach to niezwykły obowiązek tworzenia niezapomnianych spektakli, które przenoszą odbiorcę w świat sztuki i wzruszeń artystycznych. Ta niezwykła umiejętność oczarowania pozostawia po sobie chęć zatracenia się w dalszych wyrazach kulturalnych. Szacunek i uznanie grupy teatralnej to najpiękniej wypowiedziane dziękuję. Działalność Teatru po latach wpisuje się w znak rozpoznawczy miasta i gminy Świątniki Górne. Na dalsze lata pracy artystycznej życzę niegasnących inspiracji, by móc sięgnąć po najwyższe trofea, będące źródłem osobistej satysfakcji. Z wyrazami szacunku burmistrz miasta i gminy Świątniki Górne Małgorzata Duży, to ja, Natalko, bardzo dziękuję. Czekaj, teraz ty poczekaj, bo jeszcze kwiaty dla ciebie. I teraz już oddajemy głos Natalii. Bardzo jeszcze raz serdecznie dziękuję. Kochani, no wiedziałam, że może być coś takiego, ale aż tak wzruszające to po prostu. Aż jeśli mnie zabrakło tchu i słów, no to wyobraźcie sobie. Mili moi, ja bym niczego nie zrobiła i ja to nie jeden raz powtarzam naszemu zespołowi. Ja bym sobie mogła wymyślać te scenariusze, pisać wiersze i wyczyniać nie wiadomo co, gdyby nie ci ludzie, którzy tutaj są dzisiaj ze mną i wielu innych, z którymi się spotykaliśmy, niekoniecznie jako z członkami zespołu i takimi na stałe, bo tutaj przecież niektórzy nawet są dzisiaj. Bardzo się cieszę, że państwo jesteście. Znaleźli drogę w innych teatrach, pobawili się z nami, pokazali cudownie i właśnie na tym nasza otwartość polega. Jeśli cokolwiek mamy robić, to robimy to dla Boga Stwórcy albo w ogóle dla Stwórcy, to już jak kto woli, dla państwa, bo ten uśmiech i te oklaski są naprawdę cudownym podziękowaniem. No i kochani, egoistycznie także dla siebie, bo przecież się przez to rozwijamy, prawda? Dziękuję wam, kochani.